Jak już o doniesieniach z Openera mowa, to w sieci najgłośniej jest o kontrowersyjnym zdjęciu wykonanym w fotobudce na terenie festiwalu. W skrócie, kobieta i mężczyzna postanowili wejść do fotobudki i uwiecznić swoje igraszki, a konkretnie to, co Najman oskarżał Boxzela, że rzekomo robił w kiblu w galerii. Okazało się jednak, że wyczyn tej pary nie pozostał anonimowy, ponieważ w budce był zamontowany ekran, który pokazywał wykonane w środku zdjęcia. Niedługo później pojawiły się również kolejne ujęcia, już nie tak skrajne, ale generalnie widać, że dobrze się bawili. I tak oto ktoś stojący w kolejce uwiecznił tę wiekopomną chwilę, która wzbudziła ogromne emocje. W całej tej sprawie pojawia się wiele pytań, na które póki co nie ma odpowiedzi. To znaczy, czy para zabawiała się mając świadomość, że inni zobaczą fotki, czy organizator poinformował użytkowników budki, że zdjęcia wyświetlają się... No ale kurwa, to jeśli tam jest, no to patrz. No to chyba kurwa na każdej fotobudce się to wyświetla, nie? A poza tym stoisz kurwa przy fotobudce i widzisz, że się wyświetlają poprzednie zdjęcie, mówisz... Chuj, pewnie tego z kiełbasy nie puszczą. A tam, jolo, dawaj. Na ekranie oraz takie bardziej techniczne, czy ich zachowanie nie podchodzi pod artykuł 140, mówiący o nieobyczajnym wybryku. Uznałem, że warto skontaktować się z organizatorami Openera, agencją Alter Art i zapytać o ich stanowisko w tej sprawie i o to, co się dowiedziałem. Szanowny panie Tomku, w przestrzeni publicznej ukazały się nieprawdziwe, powielane przez niektóre media informacje, mówiące o tym, że w trakcie tegorocznej edycji Openera na ekranach scenicznych były wyświetlane zdjęcia uczestników festiwalu, wykonane w fotobudkach partnerów. Jest to kłamstwo i fake news. Oświadczamy, że żadne materiały tego rodzaju nie były kiedykolwiek udostępniane na ekranach scenicznych, co więcej, nigdy nie było takich planów. I tutaj warto wyjaśnić, że część mediów podała informację, że kontrowersyjna fotka pojawiła się na telebimach, czyli ogromnych ekranach na scenie. Alter Art dementuje te doniesienia, natomiast z materiałów w sieci wynika, że zdjęcia pojawiły się na małych ekranach, prawdopodobnie przy budce. Postanowiłem dopytać o te kwestie. Zdjęcia w fotobudce w strefie ICO z Philip Morris były zdjęciami prywatnymi, nie pojawiały się na żadnych festiwalowych ekranach. Na pozostałe pytanie odpowie osoba odpowiedzialna za wykonywanie zdjęć oraz całą strefę Philip Morris Polska. Oczywiście wysłałem listę... Za to kocham Malboro. Zawsze mnie rozpalają. Nie, no jakby co by nie mówić, kurwa, no wiesz, chłop tam zyskał bardzo dobrze, bo przede wszystkim jak wyjdzie kto to jest, to będzie miał bardzo dobry PR, tak? Bo kurwa, no naprawdę ma w chuj dorodną kiełbasę, no kurwa, co by nie mówić, fajna, kurwa, gruba, długa, wiesz, no można mówić, kurwa, że to nie ma to tamto, ale no kiełbasa była fajna, nie? A z drugiej strony, jeśli już jesteśmy przy etapie mówienia o tej budce, to trochę się wkurwiłem, że moje prywatne zdjęcia tak wyciekły. Dogadałem z naturalem, że będzie zasłaniał ten ekranik, że wskoczę kurwa z koleżanką na cztery szybkie foty i spierdalamy się dalej bawić na pigułach, ale chuj, no może zasnął pod tą fotobudką, nie wiem. No. Chcę pytań do osoby, do której zostałem przekierowany, jednak w momencie nagrywania materiału jeszcze... Ty gadasz po jebie? Prawdę. No. Jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi. Jak tylko otrzymam wiadomość, to wrzucę na Twitterka albo omówię na streamie na Twitchu. Na ten moment Alter Art bardzo mocno odcina się od kontrowersyjnych fotek i przerzuca ciężar na firmę, która wynajęła strefę z fotobudką. Osobiście uważam, że takie igraszki w miejscu, z którego za chwilę będą korzystać inni ludzie, to słaby pomysł. Wiecie, nie chodzi o samą czynność, co o miejsce idące w parze wydzieliny, zapach i tak dalej. Mam wrażenie, że... Nie no, stary, kurwa. Jaki zapach? Kurwa. Rewo. Ja pierdolę, kurwa. Jaki zapach, rewo, no kurwa. Czyżby mu petarda waliła? Rewo się nie myje. O. Rewo, umyj petardę, proszę. No. Nie no, lodzik nie kurwi, no. To wiesz, to tam już zależy jak wiesz. Czy przyszedłeś podpięty, czy nie, kurwa, to dziewczyny. Jak przyszedłeś podpięty, no to może, no ale tak to nie. No. Zapach spermy, stary. No ale to się je, tak? A sperma chyba też nie ma zapachu, chociaż nie wiem. Musiałbym się zastanowić, ale no jakby, kurwa, nigdy nie wąchałem, nie? Każdy z grzechotnikiem? W sumie tak. No tak już kończąc tą aferę, no to chuj, no kurwa, czy mi krzywdę zrobili, że była kiełbasa w fotobudce? No kurwa, nie. Ja się tam uśmiałem, ale bardziej mnie żenuje jakby normalizowanie tego.
Bo wiesz, wychodzenie z założenia, o, kto nigdy się w miejscu publicznym nie ruchał. No kurwa, dużo osób się nie ruchało na festiwalach czy coś, a nawet jak się ruchali, to w jakimś namiocie, kurwa, czy coś, nie? Historia osoby, która pracuje w sklepie, świeża, parę tygodni tam może ma. Co się dowiedziałem? Jak są ten, przebieralnie, no to sobie siedzi kadra tam na sklepie, no i poszli sobie do przebieralni, nie, tam jakieś dzieciaki. Wiesz, kurwa, nie, że 7 lat czy coś, tylko no wiesz, no jakaś gówna żeria, no dla mnie, wiesz, jak ktoś ma 17 lat, to nadal jest dzieciakiem przy 18, nie? Już mam 10 więcej i tak, wiesz, no, no gówna żeria, nie? No. No ale, że tam prześwitało, tam nie wiem, kurwa, jakieś lustra się odbijało, czy tego nie zaciągnęli, no to pracownicy sklepu się zorientowali, że wbiła laska z kolesiem do przebieralni, że mu konia waliła, nie? No. Ja się tak w sumie zastanawiałem. Wiesz, wyprosili ich ze sklepu i tyle. Ja się tak zastanawiałem, nie wiesz, powiem, tam wszyscy w szoku, nie? No kurwa, no. Znam ludzi, co się w przebieralni ruchali, no kurwa, nie możecie tego bezprzypałowo robić, jeśli już? No. Czy robiłem uga buga w publicznym miejscu? Kurwa, ale publiczne miejsce, wiesz, to jest... Co jest publicznym miejscem? Czy siechałem na środku rynku? No kurwa, nie, no. Czy nie wiem, w pociągu pełnym ludzi? No to kurwa też nie, nie? No, ale tak kurwa, wiesz, praktycznie publicznym miejscem jest, wiesz, jak staniesz na parkingu, kurwa, w, nie wiem, we Wrocławii, na trzecim piętrze, gdzie nic nie chodzi i się wyruchasz w aucie, to też jest publiczne miejsce, nie? No. Kino? Nie no, kino, kurwa, najbardziej przypałowe, tam są kamery, kurwa, na podczerwień. Przecież pracownicy oglądają, kurwa, wszystko, co się w kinie dzieje, żeby ktoś filmu nie nagrywał. To ładne sextape'y, kurwa, nagrywacie w kinie. I teraz tam, kurwa, 1000 zł, kurwa, mama się dowie. Stary. Samolot? W samolocie tak. Pestoversow i Frizowi? Sprawa, nie? Da radę Ryanair Airlines wyruchać cukę? Nie wiem. Ja w business classie to robiłem. No. To po prostu brak szacunku do osób, które niekoniecznie chcą brać udział w takich akcjach. Już mogli iść do namiotu czy w inne postronne miejsce i tam się zabawiać. Dziwi mnie też brak jakiejkolwiek selekcji zdjęć wyświetlanych na ekranie, bo już nawet nie chodzi o seks, ale ludzie mogli pokazywać inne kontrowersyjne czy nawet obraźliwe treści, które jakby nie patrzeć są łączone z openerem, bo na dole widać ich logo. Ostatecznie mam wrażenie, że cała sprawa stanie się memem i niczym więcej, bo już chyba przywykliśmy do tego typu aferek.